Hej, tu Karolina, witajcie w kolejnym weekly vlogu i w tym tygodniu jadę na weekend do Polski, więc to będzie motyw przewodni tego tygodniowego filmu, ale dzisiaj mamy poniedziałek i oczywiście zacznę od pokazania wam mojego obiadu, który właśnie przygotowuję. Niedługo wybieram się na jogę, jestem już po zajęciach i tak właśnie upłynie mi poniedziałek, także zabieram was do kuchni. Na patelni mamy czosnek, cebulę, pomidory i paprykę, czyli klasyczny przepis na makaron, tego nie robiłam od lat. A do tego mam makaron z czarnego ryżu, w składzie jest i czarny, i czerwony ryż, gotuje się szybko, jest bardzo smaczny i zdrowy. Jak to się mówi, chodził za mną ten makaron od bardzo dawna. Na górze mam zamarynowane tofu z dodatkiem, słuchajcie, mleka sojowego, soli, syropu klonowego, soku z cytryny i soli czarnej, nie wiem, czy to jest dobre połączenie. Do tego bazylia, słonecznik i płatki drożdżowe, przepyszne, włoskie, klasyczne. Zabieram się za obiad. Na dobry początek dnia chciałam wam pokazać, co dostałam od mojego brata, bo mam za kilka dni imieniny i nie spotkamy się. I zrobił dla mnie personalny fartuszek. Karolina przyrządza najlepsze śniadania dla brata, wrotki z batatów i desery na każdą okazję. Czy to nie jest urocze? Teraz mam co na siebie założyć, kiedy gotuję i nie będę wiecznie upaprana. A dzisiaj na śniadanko moje muesli z Mixit z bananem, konopią, masłem migdałowym i cynamonem. No i oczywiście kawka z mlekiem ryżowym. Dzień dobry kochani, witam was osobiście. Jestem właśnie w takim przejściu przy rzece, przy katedrze. Idę sobie usiąść w parku i pouczyć się trochę. Nuda. Muszę przygotować się na zajęcia, na wykłady, na prezentacje. A potem widzę się z moją koleżanką Katie i idziemy na wegański brunch do miejsca, w którym byliśmy na burgerach z Kubą i z mamą. Mają teraz ofertę brunchową, taką mega fast foodowo, niezdrowo, tłustą i mam na nie darmowe wyjściówki, więc będzie czadersko. Jest przepiękny dzień, przepiękne słońce i dzisiaj jest mój przedostatni dzień w Berlinie przed wyjazdem do Polski. Postaram się jakoś skupić, mimo że jest taka piękna pogoda. Mam co prawda jakąś godzinkę, może półtorej, także zabieram się za naukę, no i pokażę wam oczywiście jedzenie i piękne widoki. Toaleta generalnie urządzona już przeze mnie. Yay! So exciting! Red button and start recording. Okay, so that's a taster. Yeah. I'm excited. Good. Good. And the cream is so good too. I know. Look at it. I need to take the ice cream. Amazing. Taka oto sytuacja, kochani, jest 20:20, leżę w łóżku i nie mogę się ruszyć. To nie była porcja jedzenia dla normalnego człowieka. Jest mi tak niedobrze. Nie pamiętam, kiedy zjadłam tyle. I ten gofer był dziwny. W każdym razie na pierwsze danie zamówiłam makaron z serem z nuggetsami wegańskimi, sałatką, korniszonem, surówką, sosem pesto i croissantem. I to zjadłam bez problemu, byłam bardzo głodna. W międzyczasie iced tea imbirowo-cytrynowa, a potem wykończyły mnie gofry. Ten spodni gofer był strasznie taki, wiecie, stary i rozmiękczony, ale nie wiem, zjadłam 3/4 go, bo przecież to ma zahamowanie i trochę tego teraz żałuję, ale do tego była bita śmietana, sos malinowy sobie wybrałam i ogólnie cały wielki lód o smaku słonego karmelu w czekoladzie. Było to absolutne obżarstwo i istna uczta, bardzo dobre, ale mówię, ten spodni gofer był zbędny, ile dotarłam do domu. Wziąłam autobus, a potem przeszłam z 2 km pieszo z dworca Zoologischer, bo musiałam to jakoś rozchodzić, mimo że ledwo szłam, jestem po prostu padnięta. A jutro mam prezentację,
po niemiecku. Jutro jadę do Polski! Także spotkałam się z moją koleżanką, znaczy to była dziewczyna, której w ogóle nie znam, nie znałam, ale napisała do mnie, że zna jedną moją tutaj znajomą i że jest weganką i jest z Australii. I słuchajcie, mega nam się spędzało razem czas, siedzieliśmy 3 godziny, czułam jakby ją znam, mamy tyle wspólnych tematów, tyle znamy osób z internetu. Słuchajcie, ona zna osobiście youtuberów takich jak Bonnie Rebecca, Freely, Stephanie z... ona się chyba nazywa Happy and Healthy 96. Także po prostu miałam wrażenie, że nie wiem, rozmawiam z siostrą swoją, której nie znałam. Jest z Australii, tak jak mówiłam, i cała jej rodzina jest wegańska. Po prostu to było cudowne. Także toast, chciałam powiedzieć toast za nowe znajomości, ale nie mamy czym toastować. Mam tutaj, słuchajcie, herbatę koper włoski i wodę z cytryną. A właśnie, co ja zrobiłam? A nie, dobrze. Kupiłam właśnie bilet na pociąg z Warszawy do Łodzi, bo jadę do Warszawy jutro. Jestem tam cały dzień i nagrywam podcasty. I w czwartek pod wieczór, po południu wracam do Łodzi i zostaję na kilka dni, a w niedzielę znowu będę w Warszawie. Ale to jeszcze wszystko wam opowiem w międzyczasie. Teraz lecę dogrywać, a raczej uczyć się na prezentację. Hej kochani, za mną już dzisiejsza prezentacja z marketingu i oficjalnie za 4 godziny będę już w drodze do Polski. Spakowałam się mega szybko, właśnie szykuję sobie obiad, czyli powtórkę z poniedziałku i jestem mega, mega podekscytowana. Ciężko stwierdzić, co to jest, ponieważ zasypałam całość mocno hojnie płatkami drożdżowymi, ale jest to dokładnie ten sam obiad, co w poniedziałek, z tym, że makaron jest sojowy, a nie ryżowy. Witaj Warszawo! Hej kochani, witam się z wami z Warszawy. Przyjechałam z samego rana i lecę na zabieg na twarz do Bio Beauty Care Studio. Nie byłam od dawna, jestem mega podekscytowana po tej podróży. Moja twarz na pewno potrzebuje wsparcia, także oczywiście zabieram was ze sobą. W sumie ostatni raz zabrałam was ze sobą na Instagramie, więc teraz po raz pierwszy będzie wizyta we vlogu. Nie mogę się wysłowić, chociaż z nikim nie rozmawiałam, więc aż dziwnie mi się mówi. Słuchajcie, jestem za wcześnie, więc stoję pod klatką i czekam, bo jest dopiero 8 rano. Dzień dobry Państwu. Jedziemy na piętro 6. I chciałam wam powiedzieć, że od rana byłam w Starbucksie od godziny 6 rano. I robiłam lekcje, jak porządna uczennica, która wyjechała na weekend. W ogóle jestem w Polsce dlatego, że mam długi weekend w Berlinie. I słuchajcie, bura dla Starbucksa nie miał kubków, mimo że siedziałam u nich na stacji, znaczy na dworcu centralnym. Mieli tylko plastikowe kubki. Załamka. Witam was, straszydło w masce. Jestem już na ostatnim etapie zabiegu. Miałam położony kwas. Następnie taki koktajl i robiony zabieg, który nazywa się mezoterapia bezigłowa, dobrze zapamiętałam. I teraz mam maskę cynkowo-siarkowo-srebrzaną, tak ze srebrem koloidalnym. I będę z nią jakieś 15 minut, a potem zmywamy całość, nakładamy krem i ja lecę dalej, bo lecę do fryzjera, do Kamila w końcu po kilku miesiącach zrobić coś z moimi niesfornymi włosami. Dotarłam, czas zająć się moją głową. To światło jest dosyć mocno straszne, ale jestem w moim studio i zaraz będę nagrywała podcast. Byłam u Kamila i mam lekko podcięte, odnowione i wyprostowane włosy. Miałam na sobie krema makijażu po dzisiejszym zabiegu i czekam na Justynę. Chyba mogę wam zdradzić, bo teraz jak to oglądacie, to chyba podcast wyjdzie pojutrze, o ile się nie mylę. Także jestem mega podekscytowana. Nagrywam dzisiaj przez cały dzień i wracam do Łodzi. Kochani, jesteśmy już po nagraniach i jest ze mną Justyna. Cześć! Nagrałyśmy po prostu godzinny, idealnie w punkt.
wywiad, nawet nie wywiad, tylko rozmowę, która była niesamowita i nie mogę się doczekać, aż będziecie mogli jej usłyszeć. To będzie, wydaje mi się, że chyba 2 dni po tym opublikujesz ten vlog, więc idealna reklama w tym momencie. Także szkoda, że nie mamy więcej czasu, mogłybyśmy gadać i gadać, także zapraszam Was też od razu... Pogadałyśmy na podcaście. Tak. Zapraszam Was też od razu do Justyny na, i na YouTube'a, i na Instagrama. I przede wszystkim posłuchajcie rozmowy, bo naprawdę, naprawdę warto. Nie zgadnijcie, gdzie jestem. Jestem taka uśmiechnięta, więc muszę być w samochodzie mojej mamy. Dojechałam do Łodzi i pojechałyśmy do ortodonty, żeby poprawić mój łuki, raczej mój łuk. Teraz jest już po godzinie 7 i jedziemy do domu. Jest najpiękniejszy wieczór, jaki można sobie wymarzyć. Krobek, cześć! Cześć, malutki, cześć! No, stęskniłeś się za mną? Troszkę? Tak? No i tyle. Kochani, jestem mega podekscytowana. Właśnie wstałam i będę testowała sobie Energy Blend z Cosmic Pantry. Potem Wam powiem może chwilę o tym, co to jest, ale wczoraj odebrałam paczkę i jestem super szczęśliwa. Zobaczcie, co to za misiaczek. Dzień dobry panu. Cały poranek siedział koło mnie, przyszedł do mnie do pokoju i sobie leżał, a teraz jestem tu, więc przyszedł mi tu. Z serii Karo bawi się w rower miejski. Słuchajcie, udało mi się wypożyczyć 3. Idziemy. To jest burger buraczany z majonezem domowym. Sojowym? Domowym, nie wiem z czego, ale pewnie tak. Ale dobra. Tak, kochani, wróciłam właśnie z kardamonu i jest ze mną Karolina i teraz kolejne mam dla Was wyzwanie, pytanie, tak jak ostatnio w zeszłym tygodniu. Powiedzcie mi, czy ktoś pamięta, jak nagrałyśmy razem piknik wegański jakieś 2,5 roku temu? Bardzo dajcie znać, może są jeszcze jacyś, jak to mówię, emerytowani widzowie. Się źle skończy, ale jestem na rowerze miejskim i zobaczcie, jak to jest pięknie. Jadę właśnie do dziadków, postaram się nie zabić. Moja jedna z ukochanych zapiekanek, czyli bakłażanowa zapiekanka z jaglanym beszamelem z jadłonomi. Młoda kapustka z bułeczką i jakieś improwizowane coś, co zrobiłam. Ale siadamy. I moje marzenie się spełniło, śniadanie na tarasie. Zrobiłam sobie pudding jaglany a la złote mleko z kurkumą, kokosem, daktylami, cynamonem, imbirem. I na górze mam mango, też kokosa, konopie i migdały, a do tego sok z jabłka, szpinaku, ananasa i cytryny. Dzień dobry kochani, mamy sobotę, jest przepiękny dzień, zjadłyśmy sobie śniadanie, jedziemy na zakupy bardzo szybkie i potem na spacer, także nie biorę aparatu, spędzam miły, rodzinny dzień w ten letni, majowy dzień. W ogóle to mówię, nie ma sensu, ale jestem tak zrelaksowana, jestem w tej w rodzinnym świecie, więc zobaczcie mi, ale aparat zostaje. Miłe zaskoczenie, w Biedronce znalazłam kombuczę, także będę ją testowała w najbliższych dniach i dam Wam znać. I drugie przyjemne znalezisko to czekolada Słony Karmel ze znaczkiem Vegan. Całkiem niezły skład. I jeszcze była kokosowa i chyba jagody goji, więc przetestowałam. Znaczy, będę testowała. Kolejny odcinek programu Obiad Idealny, czyli botwinka z młodymi ziemniaczkami. I zrobiłam skwarki z cebuli i tofu wędzonego, do tego koperek. I mamy jeszcze wczorajszą zapiekankę. To jest pierwszy aperol w moim wydaniu, także... Mama mówi, że pyszny. Nowa specjalność. Zdradźcie mi, kto z Was ogląda Eurowizję, bo my z mamą, moja mama to w ogóle śpi. Ale ja oglądam od najmłodszych lat i dobrze mi z tym i najbardziej podobają mi się Niemcy. Przypadek? Nie sądzę. Miałam nie nagrywać, ale to moje ostatnie śniadanie w domu, czyli pudding jaglany i sok pomarańczowo-grejpfrutowo-cytrynowy. Na tarasie w raju. Mamy niedzielę. Bardzo mało się do Was wczoraj odzywałam, ponieważ spędziłam cały dzień rodzinnie, letnio, leniwie. Wcześniej w piątek właśnie widziałam się z koleżanką, byłam u dziadków i tak naprawdę poświęciłam się najbliższym. Jeden raz Wam pokazywałam to jedzenie, także zdaję sobie z tego sprawę. Dzisiaj już jadę do Berlina, ale najpierw jadę do Warszawy. Ci z Was, którzy może byli na bieżąco na Instagramie, będę na festiwalu Veggie World. Także jest mi bardzo miło, że mogę być częścią... machamy do dziadków? Że mogę być częścią tego wydarzenia, ale słuchajcie, nie wiem, czy będę coś vlogowała. Wydaje mi się, że ten film był dosyć chaotyczny. Jeżeli będę miała tam trochę wolnego czasu, to planuję spotkać się z Wami, też ze znajomymi. Boże,
się bawiło w aparatę. I ze świata polskiego wege. Także może coś mi się uda wrzucić, ale ja już się wracam do Berlina, kończy się tydzień, jest niedziela, także dziękuję wam za oglądanie już teraz, jeżeli na wale w przyszłości, więc buziaki.